tutaj, tędy możesz przejechać. No. Chyba. No, no próbuj, tamtędy też chyba. Komu maseczkę z zielonej glinki? Czy w Iranie kobiety mogą pływać? No. Mimo fatalnego stanu technicznego, nasz prom na wyspę Keszym nie zatonął i szczęśliwie dopłynęliśmy do brzegu. Przy zjeżdżaniu z promu obowiązywała powszechnie stosowana w Iranie zasada chaosu. Nikt szczególnie się tym nie przejmował, nikt na nikogo nie trąbił ani nie okazywał poirytowania. Jedyną poirytowaną osobą na promie był niedźwiedź. No dobra, ale bez jaj, kurwa, no jedź już. No, chodź najpierw popatrzymy. To pierwszy chodź. Czy w Iranie kobiety mogą pływać? Niestety nie. Czy turystka może pływać? Ale dokładnie wybierzcie miejsce. Proponuję nie na tej publicznej plaży, gdzie jest pełno ludzi i pełno kobiet, które nie mogą się rozebrać. No i pełno mężczyzn, które na co dzień nie widzą rozebranych kobiet. Tak więc znaleźć sobie taką małą plażyczkę, jak tą, którą my żeśmy tutaj znaleźli, gdzie zupełnie nikogo nie ma. I najlepiej w lunchtime, bo w lunchtime oni wszyscy sobie obiadują i leżakują i wtedy jest po prostu najciszej. Lub wcześniej rano, a po południu, po południu już zaraz się zacznie, ale pod wieczór przyjdzie tu na pewno bardzo dużo osób, nawet do tej małej plażyczki.
Wyspa Keszym jest największą wyspą w Zatoce Perskiej. Jest to bardzo popularna atrakcja zarówno wśród lokalnych, jak i zagranicznych turystów. Jest ku temu wiele powodów. Przede wszystkim niesamowite formacje skalne, ale też samo wybrzeże jest bardzo interesujące. Gdy przyjechaliśmy na pierwszą plażę, naprawdę trudno było stąd wyjechać. Wieczorem na naszą miejscówkę przyjechali dwaj rowerzyści. Iran to prawdziwa mekka dla amatorów dwóch kółek. Jeśli nie znasz angielskiego, to proszę na chwilę włącz napisy. Hello. I'm Sebastian from Germany. I started cycling last year from Munich to Iran. I went down the Balkan route, the Adriatic coast, and then through Turkey, got started in Georgia in the winter, and 1 month ago we started again from Georgia, Tbilisi to Armenia, and now we are in Iran, at the beach, in Keshem Island. How long have you been staying in Iran? In Iran, I think now 3 weeks, or nearly two and a half, three weeks, something like that. How do you like it? It's an amazing country. It's so beautiful. The people are amazing. Really, really crazy. I never thought that. So I heard a lot of nice stories about the people here. They are so hospitable and kind and helpful. But I never and could never imagine how it is really. It's really beautiful. Do you feel safe? Absolutely, 100%. Yeah. Everywhere I went so far. Okay. Who are you? I'm Eric from Vienna, and we kind of share the same story. I did a different route, but we met in Turkey, and since then we kind of traveled together. So yeah. You know what? Like traveling by bike, for me this is like, come on, come on! Like how can one do that? Yeah, we don't have a hurry, so we just do some kilometers per day, the way we feel, and then it's just to be patient, but after a while you get also some distance done, so I like it. I really love riding by bike. It's really fun. So did you like riding a bike before? Yes. Were you riding a lot? Yeah. Of course. Yeah, I think this is number one because I don't really like riding a bike. So I... For me the same. I was never riding a bike before really. Really? The only reason I was riding a bike is because I wanted to drink alcohol with my friends. That's the only reason I used a bike before. And you decided to... Yeah, because it's the best way for traveling, because you are slow enough to see all the small details, to get in connection with all the people, to feel the nature and to be connected with everything. And for example, for me, I think when I go with a car, it's like you go 80 or 100 kilometer and you just, you don't see all the small things that are on the side, and that's why cycling is for me the best way. It's good for the environment, it's good for me, and you see more, I think. What is the most difficult thing while traveling this way? I don't think there is any difficult things. I'm just thinking about, but I also don't know anything that is difficult. I tried to buy some spare parts, like chain oil, but you don't get it, but you don't need it so much. And you will find solutions, so it's not a problem at all. Okay. Maybe going up a hill when it's very steep and you have to go many hundred meters up, but it's also not that difficult because you just slowly and steady cycle, and when you have time, for example, you maybe need 4 hours to go up this mountain, but
it's okay. You put your camp up on the mountain and you have a nice view, and on the next day you can enjoy cycling down. So yes. And how do you deal with difficult weather conditions? We didn't have that. The weather is always good. When I was starting last year, I started in end of May, and I was cycling down till Turkey, and I think I had 3 rainy days in half a year. Really? So what the fuck? So this is nothing. This is nothing. You're absolutely very lucky. It was snowing, but that was also kind of fun. So just enjoy and go on. And Maybe it's the way how you see it. Yeah. Maybe some people could see it as a problem, and but you can also just keep on smiling, put your rain jacket and go. And we have the possibility to stay at hostels or hotels if we want to. So if the weather is really shitty, we just go to them. Yeah. But so far we did not really need them. Okay. Just for cities when it's no good camping places around. Mm-hmm. And you also cooking, yeah? Yes. Because I can see cooking gear. Still some rice from yesterday. Yeah, this is and one thing that's from my perspective also better with when you cycle. You don't really need a lot of money. So when you go over a border, you need some carnet de passage and insurances and a lot of shit that costs a lot of money. And with the bicycle, it's just do-do-do, hello, you give your passport, goodbye, I go to China. They just look at you like, crazy guy, go on. And it's super easy. And when you camp like this, sleep with a tent and cook by your own, you really can stay at a very low budget. I think I spent for the first part of my journey from Germany, Balkan, Turkey to Georgia, I spent maybe 3,500 euro in half a year. So, and in the winter I was flying back to Switzerland, worked there in the Christmas market and earned the same money I spent. So in 4 weeks. Wow. So this is like traveling half a year, working 4 weeks. This is like nothing. And now I restarted in spring like from zero. So this is very, very cheap. And I think in Europe the people have the luxury position to be able to make some money, or make so much money that you can, maybe for example, when you work for a half a year, even if you have a shitty job, when you work for a half a year and save some money, you can travel a half a year with a bicycle absolutely easily. And very conservative and da da da. And when you come here and talk with the people, it's like, yeah, we are Muslim, like, yeah, but on the paper nobody goes to the mosque and everybody thinks very open-minded, liberal, and they actually give, not, yeah, hard to say, but many of them give a shit on religion. Really, they are same, they think very same like European people think. Yes, so true. They are not able, not that free, not that, yeah, but the way of thinking is amazingly similar. I didn't think that. I was thinking like, okay, you can find some people that think differently, but not that the 99% of the people think so open-minded for a so closed and religious Islamic Republic. Yeah. Yeah. Mimo że na mapie nadal jechaliśmy główną drogą, asfalt nagle się skończył i przez kilka kolejnych dni jechaliśmy tylko off-road. Wyspa Keszym mierzy 130 km wzdłuż i 40 km w poprzek.
To może wydawać się niewiele, ale takim tempem objechanie wyspy zajmuje kilka dni. W podróży jednak nie zawsze chodzi o dotarcie do celu, ale sama droga jest przygodą. Właściwie trudno zdecydować, co jest ciekawsze na wyspie, znajdujące się tu atrakcje, czy sam dojazd do nich. Występujące tutaj formacje skalne są tak unikatowe, że utworzono tu geopark i całość wpisano na listę UNESCO. Niedaleko znajduje się inna mała wyspa, Hormos, która ma podobne ukształtowanie terenu i przyjeżdżający tam ludzie porównują widoki do Księżyca lub Marsa. Komu maseczkę z zielonej glinki? Zobaczcie, zielona glinka, dodać trochę wody i heja. To jest dokładnie to, co kupujemy w paczuszkach, w saszetkach. Zielona maska, maska z zielonej glinki. No trzeba iść po prostu. A little hike, tak? I Bella pognała. Ale dzisiaj nie jest taki super, super upał, bo jest bardzo wiecznie. No nie jest tak chłodno, jak się spodziewaliśmy, ale fajne miejsce. Znaczy najfajniejsze jest to, że eksplorujesz samodzielnie. To jakby jest super fajne nowe doświadczenie. Najbardziej nie lubimy takich jaskiń, w ogóle takich miejsc, gdzie prowadzą cię za rękę, robią grupy i nie możesz sobie po prostu iść nawet w swoim tempie. A mi się podobało. Najbardziej mi się podobało to, że można było samemu sobie tam połazić i my byliśmy zupełnie sami. Teraz jak wychodzimy, to jacyś turyści powchodzili do środka, a my byliśmy sami. Super, bardzo fajnie.
Nie jest duża ta jaskinia, ale na pewno warto zobaczyć. Na wyspie było tak gorąco, że Bella ciągle nam uciekała i szukała schronienia. Na pierwszej plaży szukaliśmy jej pół godziny, a później znaleźliśmy ją w tym glinianym stożku i w ogóle nie chciała z niego wychodzić. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia.